Witam was serdecznie w kolejnym odcinku przygód Kala Kestisa, tym razem na Koboch. Zaczynamy misję poboczną. Pierwszą misję poboczną, jaką nam gra zleciła. Mamy uratować, a przynajmniej dowiedzieć się, co się stało z górnikami, poszukiwaczami. Tutaj nazywamy ich poszukiwaczami, no ale weszli do kopalni, więc jakby nie patrzeć w górnicy. Mamy ich znaleźć albo dowiedzieć się, co się z nimi stało. Kopalnia była blisko. No i idziemy. Czy będziemy mogli zjechać na BD1-ie? Nie, będziemy mogli zejść. O, to daleko nie jest. Chyba żebyśmy spadli. To może być dość daleko. Biddy, ciesz się, że nie czujesz zapachów. Oho, ale wiesz, że w kopalniach to się metan może gromadzić. Ten zapach to może nie być nic dobrego. Swoją drogą coś tu warczało. Rozejrzyjmy się. O, tu będzie można coś wyłamać. O, mamy potworka. O. A, no i oni właśnie tutaj przychodzą wydobywać priorytet, więc podejrzewam, że trochę go znajdziemy. Jeszcze do końca, znaczy do końca wcale nie wiem, po co go zbieramy. No jest na pewno jakimś cennym minerałem, no ale co on nam da w przyszłości? O, nie wiem. Zmieńmy może postawę na tą. A, czyli to nie jest. No jest jakiś potwór. Potwór. Dziabnął mnie. O ty kurde cholero. Okej. Po ścianie? Po ścianie chyba będzie najlepiej. Tam już nie. Aż się prosi, żeby tam się dostać. Ale tu nie ma gładkiej ściany, więc raczej nie przebiegniemy. O. No ty, wyluzuj. Jak mnie dziabią, no. Rzuć mi z tym mały. Dobra, tam będzie można przejść. Zobaczmy, co tu jeszcze się święci. Priorytetów więcej nie ma? Priorytetów. O. I będzie w ten sposób. Dziwne jest to, że tyle tu tych zwierzaczków nie żyje, nie? Dlaczego? Zobaczmy mapę. Aha. O, tu jest zamknięta przestrzeń. To może najpierw pójdźmy w lewo. Ktoś leży.
Muszę tylko złapać tchu. Musi być jakieś wyjście. Gdzieś. Jakiś czas tu już leży. Może to jeden z zaginionych poszukiwań. Gdy tunel się zawalił, badaczka została więziona w jaskiniach. Przemierzała je przez wiele dni, aż uległa pragnieniu zmęczenia. A, okej. Okay. Myślałem, że coś się zabiło. Tam byliśmy. O, droid. To co on taki prowokator? To ten droid co się zakopał? Tam przy tym... przy tej niezidentyfikowanej strukturze wybudowanej, nie wiadomo przez kogo. Idziemy do niego. O. Stworzenia zabito strzałami z blasterów. Truchła pożeraków, które wybito w systematyczny sposób, co sugeruje działanie poszukiwaczy, a nie atak głodnego stworzenia. Poszukiwacze mają broń. O, on się zakopał tam na górze. Ale to mógł być bug. Nie, nie uciekaj. Shit. Nie do końca chcę go gonić, tak bez sensu. Tu można coś przejść, zobaczyć. Jakieś oznaczenie w ogóle. A, dobra, to na tą środkową część. Skrót? Tak, skrót. Jakie stworzenia tu żyją? Rzućmy okiem. Olbrzymie żebra. Osłonięte żebra olbrzymiego stworzenia. Ślady na strukturach kostnych wskazują, że trucho zostało skubane z mięsa przez jakiegoś żarłocznego drapieżnika. Aha, fajnie. Dalej jest to zamknięta przestrzeń? O tak. O, tu można... O, i odleczyć się można. Spójrz na te żebra. Myślisz, że jeźdźcy chaosu zapłacą za skamieliny? Oho. O nie. Pewnie to jeden z zaginionych poszukiwaczy mały. Poszukiwacz polował w jaskiniach na skarb, ale spotkał coś dużego, nieoczekiwanego i zabójczego. Czy mam przeczucie, że my też to zaraz spotkamy? Dobra, odleczmy się. Aha, to wyzwania są po prostu i dlatego później życie mamy. Te potwory. Dobra, idziemy w to. Rancor. O kurde, jaki wielki. O kurde. No nie. Pomocy, z tym. Jak on zabija? Oho, dobrze, że blisko mamy. O, to się pobawimy. To się trochę pobawimy tutaj.
brakuje mi obrażeń. Tylko wytrzymałości. Dobra. Ucieknijmy trochę. Teraz wiemy, co zabiło tych poszukiwaczy. No raczej. Zaczekaj, aż Gris to usłyszy. Tuż pod jego progiem. Rancor. To było wymagające. Ekstremalnie potężne, ale powolne. No nie powiedziałbym. Cierpliwie czekaj na okazję do ataku. Blokowanie i parowanie jest mniej skuteczne. Rancory najlepiej wymanewrować. No to się przekonaliśmy. Najlepiej gdzieś tam spróbować od tyłu go zachodzić. Rancory zamieszkują mroczne miejsca galaktyki i często posługują się nimi osoby o mrocznym sercu. To wielkie i krwiożercze stworzenia, których lepiej po prostu unikać. Jeśli jednak nie ma wyboru, wojownik musi uważać na miażdżące ciosy kończynami, wygłodniały pysk i niemal nieprzebijalną skórę. Swoją drogą, Disney trochę zmiękczył ich charakter. Jak się okazuje, można było też je ujeżdżać i wytresować. Zasłużone życie. Rozbicie. Zdobyto nowy atut. O, to coś nowego. Odkryto atut. W grze możesz znaleźć różne rodzaje atutów, które w znaczący sposób mogą zmienić rozgrywkę. Miejsca na atuty. Rozpoczynasz z trzema dostępnymi miejscami na atuty. W miarę rozwoju postaci można odblokować kolejne miejsca. Szczególnie potężne atuty mogą wymagać wielu miejsc. Te kropki, rozumiem? Wyposażenie atutów. Atuty można w dowolnym momencie oglądać w sekcji atuty w menu zdolności. Aktualnie wykorzystywane atuty można zmienić w punktach medytacji. O, dobrze, że mamy punkt medytacji zaraz obok, to zaraz to wypróbujemy. Jakby się ktoś zastanawiał, to męczyłem się z nim jakieś 10 minut. Z tym, że część pojedynków była dłuższa, część bardzo króciutka. Atuty. Dobra, najpierw dajmy ten odpoczynek. Teraz tak. Rozbicie. To jest tylko jeden, który możemy. Ataki skuteczniej przełamują gardy wrogów. No dobra. Dwa z trzech używanych miejsc. Rozumiem. Mamy umiejętność. Co mamy w przetrwaniu? Szybsze leczonko. Przytrzymaj B, aby automatycznie unikać zbliżających się ataków w zwarciu. O, ciekawe. Zwiększa maksymalne zdrowie. Więcej zdrowia, gdy się leczę. Dezorientacja. O, w ogóle zapominam o tym. Maksymalna moc. Czyli jeśli chodzi o przetrwanie, to w ogóle mamy tylko jedno drzewko. Tu mamy więcej drzewek. Tam mamy trzy. A tu w ogóle drzewko nie jest dostępne dla mnie. Jest pokruszone. Dobra, zwiększę sobie pasek mocy. Może się przydać.
Rancor też się odlesił? Odleczył? Nie, nie widać go. Ale nie widać jest zwłok, więc... Może być z tym różnie, nie? Nie ryzykujmy. Już wiemy, co ich... ukatrupiło. Dobra, to czas poszukać tego, o właśnie, kolegi. Chodź tu. Uciekł. Wcześniej pobiegł w ogóle tam gdzieś, o, w dół. Kolejna kula się toczy. Niby miały być nieagresywne, jak je zostawić w spokoju, a jednak się zbliża i zaraz mnie chcą gryźć, no. Przynajmniej lecą do mnie. Złomowiskowe nogi. O, tu nie ma przejścia. Gdzie my musimy iść? A może musimy już wyjść po prostu, bo się dowiedzieliśmy, o co chodzi, co to jest? Punkt medytacji. To chyba o to chodzi, że my możemy po prostu wrócić już. Aha. Tam, że jednak to ten robocik mnie zastanawia. O. No już, 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 spokój się. Jednego trupa znaleźliśmy. O! Sam się zląkłem. Ale wyjdziemy stąd? Nie, no nie wyjdziemy. Musimy tu pójść. Przejść tą liną. Na skróty właśnie. Nie lubię trochę tej mapy. Już w jedynce miałem problemy z ogarnięciem jej, bo to jest wielopoziomowy ten wielopoziomowa wirtualna mapa. Nie jest dość wygodna w użytkowaniu. Do góry, tu tędy, później do góry. Trzeba będzie tym skrótem przejść, żeby wyjść. Trochę pobłądzimy. Tu. I tu. Ops. O, coś tu kurde piszczy. Dobra, możemy chyba wychodzić. Pytanie, czy wejdziemy na tą rurę, żeby móc tam faktycznie wejść. O, spokojnie, dobra. Co to tam stoi? A to te kurczaki biegające tutejsze. Się zeszło trochę.
Dobra, dowiedzieliśmy się. Już wróciłeś? Znalazłeś coś? Rozprawiłem się z Rancorem, który mieszkał w kopalni, ale nie znalazłem poszukiwaczy. Żeby była jasność, nie ma Rancora, nie ma ocalałych, nie ma konkurencji? Kopalnia priorytu czeka jak na talerzu. Nie obchodzili cię ci poszukiwacze, co? Chciałaś tylko priorytu. Będę z tobą szczera. Tak. I teraz kopalnia jest tylko moja. Lepiej uważaj. Kto wie, czy nie ma tam więcej Rancorów. Wkręcasz mnie tylko, prawda? Prawda? Nie. Nie wkręcam. Aha. Nie ma lekko. Trzeba się postarać. Dobra, idziemy do wioski. Udało się. Dobrze będzie znów zobaczyć Grisa. Minęło sporo czasu. Może on wie, gdzie trafili pozostali. Sir uwięziona w przeszłości. Merin w podróży. Starożytna historia. Sir uwięziona w przeszłości? A co tam się stało? Ja już nie pamiętam. Na wprost. Dobra, idziemy. Tu? Chyba to będzie. O kurde. Co to za Kermit? Myślałeś, że możesz nas oszukać? To tylko małe nieporozumienie. Hej! Puśćcie go. To. Ale bydle. Nie wchodzi w rachubę. Ten stwór sprzedał nam bezcenny relikt. To klucz do obiektu naszych poszukiwań. Tylko że jest on fałszywy! Byłem pewien, że to autentyk Ravis. Słowo! O! Ja ci wierzę. Ale takich błędów jak ten nie można tolerować! Niech to będzie ostrzeżenie dla każdego, kto zadrze z jeźdźcami chaosu! Zabij go. O nie! Nie! O! Dosyć. Odejdź. Ma plecak Mandalorian. To Jedi. Przypomnij naszemu znajomemu, dlaczego tacy jak on powinni być martwi. To taki lepszy jesteś, co? Nie trafisz mnie! Nie tutaj! Nie teraz! Boisz się, Jedi? Absolutnie nie. O ty kurde, sprytny jest. Nie trzeba było... To cię zaboli. I to bardzo. A, wytrąciłem go z równowagi. Już? Po zawodach? Imponujące. Kiedy znów zechcecie powalczyć, zapraszam do nas. To wielka radość móc zobaczyć jednego z was w akcji po tych wszystkich latach. Wielki rycerzu Jedi, jeśli mnie oszczędzisz, oddalę się stąd w pokoju. On wykorzystuje swoją słabość. Do zobaczenia.
Doma. To on tak odważnie postawił się jeźdźcom chaosu. No w porządku, wystarczy, Targl. Targl, chodź no mi tu. Dobrze. Jesteś Doma? Tak, to ja. A ciebie jak zwą, Jedi? Jestem Cal, a to BD-1. Byłbym bardzo wdzięczny za dyskrecję. Chyba już za to za późno. Na pograniczu trzeba trzymać się razem, jeśli chce się przetrwać. Tak jest. Nie musiałeś pakować się w tę całą kabałę. Nie inaczej. Targl, cicho. Dochowamy tajemnicy, Cal. Jestem pewna, że oboje na tym skorzystamy. Dzięki. Poszukiwacze Koboch. Koboch jest stosunkowo bogaty w surowce naturalne i ciekawostki archeologiczne, więc przez ostatnie dziesięciolecia stale przyciągał poszukiwaczy. Nie wszyscy zostali na planecie bądź przeżyli, ale ci, którym się udało, stale próbują przetrwać na znalezionych ochłapach. Zaik, boss pokonany. Ravis. Gendai Ravis jest przywódcą jeźdźców chaosu. Rozkazuje swojemu porucznikowi zabić Turgla, który sprzedał mu fałszywy klucz. Dom Dendra. Doma, nieoficjalna burmistrzyni Koboch, widziała dobre i złe chwile placówki w ciągu wielu dekad. Ze wszystkich jej licznych zadań najtrudniejszym jest utrzymanie przy życiu Turgla. Sympatyczna się w ogóle wydaje. Mam nadzieję, że faktycznie taka jest. Turgl. Czyli nasz Kermit, żaba. Turgl to urodzony kombinator, który zawsze pakuje się w kłopoty u jeźdźców chaosu. Gdy Cal ratuje mu życie, Turgl czuje, że ma wobec Jedi dług. Jak Jar Jar Binks. Trochę. Azyl wędrowca. U podnóża gór Koboch, gdzie strome zbocza spotykają się z płaskimi równinami w dolinie, znajduje się placówka zwana Azylem Wędrowca. Najstarsza osada na planecie z czasów postrepublikańskich została zbudowana wokół zakurzonej ulicy Głównej i kilku mniejszych odnóg. Po przeciwnych stronach Alei Głównej można znaleźć zapuszczoną kantynę Griza, Dritusa oraz targ prowadzony przez faktyczną przywódczynię miasta Domę Dendrę. Wszystko? Z nią jeszcze będzie można pogadać. I z nim. O, Cal! Nawet nie wiesz, jak bardzo jestem ci wdzięczny za to, że mnie uratowałeś. Nie ma sprawy. I jeszcze te ruchy! Niesamowite! Gdzie się ich nauczyłeś? Myślałem, że mieliśmy o tym nie rozmawiać. A, no tak, oczywiście. Ale myślisz, że będziesz mógł kiedyś nauczyć mnie kilku sztuczek? Nie chcę, żebyś zrobił sobie krzywdę. Ale Doma twierdzi, że w tym jestem najlepszy. W robieniu sobie krzywdy? Jestem zajęty, Cal. Może później. Okej, okay, Doma. Pamiętaj, żeby wpaść do mnie później. Tak jest. Aha, czyli będziemy mieli od niej misję jakąś. Jak nic. Dobra, idźmy. Idźmy, pójdźmy. Salonu niczym wiatr. Twój czas jest tego wart. Salon Pluny. A, potencjalny klient. Co podać? Nic. Dzięki. Ale pomyłka. Szukam starego przyjaciela. Cztery ręce, włochaty, wygadany. No! Wysoki inaczej? Możesz wyjść, staruszko, jest czysto. Mówię ci, Monk, ci jeźdźcy chaosu wykończą to miasteczko. Nie mamy żadnej nadziei. Zero, nic, lipa, jak leci Bidu. Chwileczkę. Cal, Calu Kestisie, chodź no tu, ty synu bagniaka. Oj, trochę cię nie widziałem, tęskniłem. Cześć. Się postarzał. Ciebie spojrzę.
Źle wyglądasz. Ciebie też dobrze widzieć, Chris. Hej, dbasz o chłopaka? Ważniejsze, dbasz o modliszkę? A, no... Na ostatniej akcji mieliśmy małe komplikacje. Jakie komplikacje? Takie imperialne. No tak, po co ja pytam? Te ciule ostatnio węszą też na Kobo. Modliszka straciła żyroskop. Musisz nam pomóc w naprawie. Jasne, czym chata bogata? Weź, usiądź sobie. Słuchaj, Monk, nalej mojemu przyjacielowi coś wyjątkowego. Napitki. Jeden śliski, Monk. Już leci. Witaj w salonie Pajluny, najlepszym lokalu po tej stronie Zeltrosa. Wiesz, twój opis jest bardzo skromny. Proszę cię bardzo. Przejęliśmy go z Monkiem od poprzedniego właściciela po, ciężkim przypadku zatrucia blasterem przez jeźdźców. Mamy się już. W porządku, Gris? A, tak, jasne. Dopóki niczego ode mnie nie chcą. Hej, co się stało na modliszce? Byliśmy na Coruscant. Szpiegowaliśmy dla So Guerrery i... Poszło źle. Tylko my z tego wyszliśmy. To, co robię, wydaje się bez sensu. Imperium wciąż rośnie w siłę. Wszystko... się zmieniło, odkąd się rozstaliśmy. No, ale przeżyliśmy sporo miłych chwil. Ja, ty, kosmiczna wiedźma, Sir. Rozmawiałeś z nią ostatnio? Merin ciągle podróżuje, przemierza nowe miejsca i poznaje nowych ludzi. Ja mówiłem o Sir. Nie. Już dawno. A ty? To jej kredyty pomogły rozkręcić to miejsce, ale jeszcze tu nie zajrzała. Jest bardzo zajęta swoim nowym projektem. Hej, Kal. Może się trochę rozluźnisz, zanim naprawimy modliszkę. Galaktyka może te parę godzin poczekać. A, powinniśmy ruszyć, gdy tylko skończymy i... Przygotowałem w piwnicy wolny pokój specjalnie dla ciebie. Zajrzyj tam, Kal. No dobra. Dzięki, Gris. Specjalnie dla nas? Niczym ojciec, nie? Gris Dritus. Gris Dritus, były kapitan modliszki, jest właścicielem salonu Pluny, słynnej kantyny znajdującej się w azylu Wędrowca na Koboch. Monk. M6NK Monk. Monk jest droidem barmanem w salonie Pluny i partnerem biznesowym Grisa. Uzbrojony w encyklopedyczną wiedzę o libacjach, ma czujne oko na wszystkich awanturników. Długo już tu pracujesz? Jakiś czas, ale trudno to nazwać pracą. To by sugerowało, że mamy stałych klientów. Szkoda. To miejsce ma potencjał. Dokładnie to samo sobie wmawiam. Dokładnie to samo. Może naszym zadaniem będzie rozkręcić ten biznes? Może zejdź do piwnicy i sprawdź swoje nowe lokum. Odpocznij i wtedy porozmawiamy. Delikatnie rzecz ujmując, wyprosił nas. To gdzie jest ten pokój? Pokój? O, będziesz nim zachwycony, młody. Skręć w prawo za barem, przejdź przez kuchnię i zejdź po schodach. Nie da się go przeoczyć. Jasne. Dzięki, Gris. A, dobra, dobra. Podziękujesz mi w ten sposób, że utniesz sobie drzemkę. Wyglądasz naprawdę fatalnie. Odpocznij. Potem sobie pogadamy. Okej. Rozumiem. Idziemy. Nie wyglądasz na jeźdźca. Co mnie zdradziło? Nie celujesz mi blasterem w twarz, nie rozlewasz drinków i nie drzesz się w niebogłosy. No i ładny droid. To BD-1. Ja jestem Kal. A wreszcie jakaś nowa twarz w mieście. Swoją drogą jestem Zik. Miło mi. Dobrze, że nie Zik. Zik jest mechaniczką, informatyczką motoryzacji, która całe życie spędziła w małych społecznościach na pograniczu galaktyki. Ma złote serce i zawsze pomaga ludziom w potrzebie, nie dbając o własne korzyści. Witaj. To napraw modliszkę. Ty, zioma. Nie zatrzymuj się, cwaniaku. Jak chcesz. No, czy nie pogadamy?
No trudno, zbadaj. Ta scena pamięta lepsze czasy. Nie tak. Ty też pogadasz? Ty jesteś z tej rasy co ten. Brave. Jak on tam? Kurde, zapomniałem. No. Traum. I co masz do powiedzenia? Mamy jakiś problem? Przysiągłbym, że spowodowałeś właśnie na zewnątrz problem wielkości jeźdźca. Nie ja zacząłem. No, ale wygląda na to, że ty skończyłeś. Swoją drogą nie zeskanowaliśmy tego trupa. Chętnie bym pogadał, ale lepiej dopiję drinka, zanim rozpędza się kolejna awantura. O. Co na pewno nie spełnia przepisów, nawet tych z pogranicza. Musi tędy przejść? Nie. Tu za kuchnią. Piwnica musi być tutaj. Da się przejść? Nie. Niezła kuchnia. O! Mamy punkt medytacji. Koło leży dość daleko od szlaków handlowych. Gris radzi sobie z tym, co znajdzie. Nowe postacie, nowe rozmowy są w salonie. Okej. Gris zawsze miał dobrą rękę do roślin. Wiesz, że on z nimi rozmawia? To Halikset Sir. Ciekawe, skąd się tu wziął. Halikset. Ten siedmiostronowy Halikset należał niegdyś do Jedi Cer Jundy, która komponowała na nim muzykę. Kal również mógł na nim zagrać, korzystając z psychometrii. Być może właśnie dlatego Sir zostawiła go na pokładzie, gdy opuściła modliszkę. Czyli co, kopiując jej umiejętności jakieś? Może potem. Teraz naprawdę muszę odpocząć. Spoko, spoko. Odpocznij. To nie, to za chwilę. Warsztat olewamy. Tu jeszcze jest coś. Mój złomiarz. Stary złomiarza. Czemu Gris go zatrzymał? Na pamiątkę. No wiem. Trochę dziwne. Cyk. Dobra, moi drodzy. Sobie pójdziemy spać. Rusza. Za chwilę. Przeczucie, że może nam się coś przyśnić. Ale to nie jestem pewien. Zobaczymy. No zobaczymy to oczywiście w kolejnym odcinku. Póki co zachęcam do oceny tego odcinka, jak również do jakichś komentarzy czy subskrypcji mojego kanału. A ja na razie się żegnam. Do zobaczenia. Cześć.